Cześć, witam Was na naszym kanale. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz zaostrzających się regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska, poszukiwanie alternatywnych, ekologicznych i efektywnych rozwiązań stało się dla wielu producentów urządzeń priorytetem. Jednym z obiecujących rozwiązań jest propan R290, który zyskuje coraz większą popularność w pompach ciepła. Jego właściwości termodynamiczne, niski wpływ na środowisko oraz zgodność z unijnymi regulacjami czynią go idealnym kandydatem na czynnik chłodniczy przyszłości. Czym w ogóle jest czynnik chłodniczy? Czynnik chłodniczy to substancja transportująca ciepło wewnątrz naszej pompy ciepła. Od jego właściwości zależy, czy transport ciepła z powietrza do wody będzie odbywał się w sposób efektywny. Propan chłodniczy, znany również jako R290, jest naturalnym czynnikiem chłodniczym, który znajduje szerokie zastosowanie w systemach chłodniczych. W odróżnieniu od syntetycznych czynników chłodniczych, propan jest naturalnym związkiem chemicznym, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska. Po pierwsze, ekologia. R290 ma zerowy potencjał niszczenia ozonu oraz bardzo niski potencjał globalnego ocieplenia. To oznacza, że jego wpływ na środowisko jest znikomy w porównaniu do tradycyjnych, powszechnie stosowanych czynników chłodniczych. Efektywność energetyczna. Propan jest wyjątkowo efektywnym czynnikiem chłodniczym. Systemy wykorzystujące R290 często zużywają mniej energii, co przekłada się na niższe koszty użytkowania oraz mniejszy ślad węglowy. Propanowe pompy ciepła działają przy niższych ciśnieniach roboczych, zapewniając mniejsze zużycie i dłuższą żywotność komponentów, przede wszystkim sprężarki. Dostępność i koszt. R290 jest szeroko dostępny, a jego koszty są stosunkowo niskie. Jest to naturalny gaz, co oznacza, że nie są wymagane skomplikowane procesy chemiczne do jego produkcji, jak w przypadku syntetycznych czynników chłodniczych. Wiele syntetycznych czynników chłodniczych będzie wycofywanych z rynku, co oznacza zmniejszoną dostępność i wyższe koszty serwisowania. Propan pozostanie z nami na wiele, wiele lat. Bezpieczeństwo. Chociaż R290 jest łatwopalny, jego stosowanie w systemach chłodniczych jest bezpieczne. Cały czynnik jest hermetycznie zamknięty w szczelnym układzie połączeń, a nad jakością procesu lutowania czuwa akredytowane laboratorium. Nowoczesne systemy są projektowane z myślą o minimalizacji ryzyka, a rygorystyczne standardy bezpieczeństwa sprawiają, że użytkowanie R290 jest bezpieczne. Z uwagi na swoje właściwości, R290 staje się popularnym wyborem wśród producentów urządzeń chłodniczych. W szczególności w sektorze pomp ciepła, propan zyskuje na znaczeniu jako efektywna i ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych czynników chłodniczych. W przyszłości wraz z rosnącą świadomością ekologiczną można spodziewać się dalszego wzrostu zastosowania R290 w różnych systemach chłodniczych, gdzie do tej pory nie były wykorzystywane. R290, czyli propan, jest jednym z najbardziej obiecujących czynników chłodniczych przyszłości. Jego niski wpływ na środowisko, wysoka efektywność energetyczna oraz dostępność czynią go idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych systemów chłodniczych. Pomimo pewnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, coraz więcej firm decyduje się na zastosowanie R290, widząc w nim realną szansę na zrównoważony rozwój. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, a jeśli macie dodatkowe pytania, zadajcie je w komentarzach. Do zobaczenia!